Domysły i spalony sierociniec. Dobra, wszystkie ofiary. Mordercy były. Dobra, może ma coś przeciwko nim. Jego metody wydają się wskazywać na jakiś plan działania. Może po prostu nienawidzi kobiet, a kobiety lekkich obyczajów są dla niego najłatwiejszym celem. Wszystko, co robi, dostarcza jakichś wskazówek dotyczących niego samego, a im więcej wykombinuje, tym bliżej jestem zła, co pana tego sukinsyna. Nie wiem, co jest gorsze, oczekiwanie, że coś się źle skończy, czy fakt, że się miało co do tego rację. Nie. Wiedziałem, że sierociniec będzie mnie prześladował. Najpierw tajemniczy woźnica, później Stasek, a teraz wygląda na to, że sierociniec jest miejscem kolejnego morderstwa. Dobra. Okej. Okay. Czyli to spalanie dzielnicy jest, tak? Spalanie dzielnicy było super. Ajajaj, spala dzielnica. Ale zapewni się coś. No. A jeszcze most dochowy. Jezus. Mieszkanie nie zdobyło. Tak, teraz spala dzielnica, tu jeszcze coś. O, idziesz tu. Chodź. Dobra, nie wiem, coś tam, jakiś napis. Dobra, widzicie tutaj. Dobra, nie, 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 mogę? Nie, mogę, gdzie teraz iść? Zrobiłem w parku, też by robiłam, dobra, czyli na jakiś cholerny most, dobra. A tam zaraz przypędzi ta twoja Ida, kochana. Ta, to chyba ta scena będzie. Nie? Nie? Nie to? Nie jest to? Nie wiem. Czy to na dół? Na dół! To? Ale chyba już seka, boże. Tak właśnie ściszyłem, nie. O, jedzie! Jej, dorożku! Z woźnicą cholernym. Ha. Pan woźnica przyjechał też. O, jaka scena. Wysiada. Tyłem, czy co, przodem, coś tam. Dobra, jest ulica, żyje pan. Tak, nic mi nie jest. Czy my przypadkiem nie rozmawialiśmy o siedzeniu w bezpiecznym miejscu za drzwiami zamkniętymi na cztery spusty? Tak, rozmawialiśmy, ale mówiliśmy też o tym, że mam pójść do lekarza. A, tak, pamiętam. No i co lekarz powiedział? Wie, co ci dolega? No, w sumie tak. A, więc co się dzieje? Mogę ci zadać bardzo poważne pytanie? Już zaczynam się bać. O co chodzi? Myślisz o nas poważnie? Czy myślę poważnie? Wiesz, ja... Czemu pytasz? Zadałam ci pytanie. Wybacz, ale... Do czego to zmierza? Kochasz mnie? No pewnie, że cię kocham. Właściwie słowo kocham nie oddaję wszystkiego. Wielbię cię, ubóstwiam, wynoszę pod niebiosa. Jestem w ciąży. Serio? Tak, serio. To dlatego było mnie dobrze przez ostatnie tygodnie. Rozumiem. Co zamierzasz zrobić? Cóż... Tylko jedno wyjście. Czyli? Pobierzmy się. Mówisz poważnie? Zróbmy to w Nowym Jorku. Mam tam kilkoro przyjaciół i rodzinę. Pomogą nam na początku. Gaz, jesteś cudowny. Tak, super cudowny. Dobra. Ja się lepiej gdzieś ukryj, Paniusiu. Ojej, jesteś w ciąży. Aha, jeszcze lepiej. O, w mordę. Jeżdżę.
Ojoj, spodziewa się twojego dziecka. Aha, jeszcze lepiej. Ja nie mogę. Co, gdzie mam szukać? Nie, to jakiś trup. A tu? Na tym moście? Nie. Szukaj, szukaj. Nie widzę tu nic niezwykłego. Tu klikłam, ty. O Jezus. Gaz, gaz, gaz. Nie wiem, gdzie to ma być. Ile było trzy ławki? To tu? Ławka też stoi? Nie. Wygląda na to, że wymienili ławki. Gdzie mógłbym znaleźć stare? A gdzie? O Jezu, na tym. Złomowisku? Na złomowisku, dobra. Oho, dobra, wie, nienawidzę iść za kruszkami chleba. Wiadomość ta, dobra, wie, została niedawno wykryta w drewnie, co pozwala mi sądzić, że morderca prowadzi jakąś grę. Nie mam wyboru, muszę z nim zagrać. Co innego mi pozostaje, wszystko będzie w porządku, o ile tylko uda mi się przewidzieć pułapki, które na mnie czekają. Dobra, wszystko. A ty zaś jest czwarty, nie? A ty? Ty jest tam rozdział czwarty, dobra, czwarty. Dobra, dobra, czwarty. Złomisko chyba, nie? To są moje ławki, a stare ławki. Ojej, ojej. A piernicza. Już przyfrnęła, nie wiadomo z czego. Złomowisko. O, dobrze, że dobra, rozmowisko. Dobra, dalej, biegnij gaz. Łapiec. A, biegiem gaz, biegiem. Jolo, jolo, biegiem, biegiem. Do tego się jakieś ławki latało. Jakieś budynki. Taki jakiś. Ej, Peter. Witaj, Gustaw. Podoba mi się twoje imię. Przypomina mi mojego ojca. O, twój ojciec miał na imię Gustaw? Nie, Majkę. No to teraz wszystko jasne. Słuchaj, muszę ci zadać pytanie. Dostaliście kiedyś jakieś stare ławki? Tak, dostaliśmy. Tam są. Proszę bardzo! Dziękuję, mój olbrzymi przyjacielu. Rozśmieszasz mnie! I bardzo dobrze. Zdecydowanie nie chciałbym ci podpaść. W sumie to już wiem, czym to grozi. Ha, dobra, spaść te ławki. Czekaj, jeszcze coś jest, czekaj, napisane. Oj, jak zwykle, dobra, musi być notatka. Ha, 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 twój przyjaciel za... Ale to jest pamięć serdecznie. Przyjacielski Peter. To ogromna ulga mieć teraz Petera po swojej stronie. Oznacza to, że nie zadaje pytań i że spokojnie mogę go prosić o pomoc. Zmagania umysłowe z Peterem byłyby równie frapujące. Jak jedzenie zupy widelcem. Dobra, teksty masz tutaj, ty gaz. Gaz! Ty Gustawie! Dobra, znaczy gaz, Gustawie, dobra, już to. Piesza, normalnie, dawaj. No, w mordę jeżdża, co to będzie? O, jest, to chciałam. Czy wiadomo co, ten cholerny pierścionek. No, co się dzieje? Już stare ławki, a tam to nie znalazłem jeszcze, no to już. Dobra, jeszcze mogłeś pogadać z tamtymi, dobra, nie? Mhm. No, swój plan macie. Dalej pieska trzymasz? No, dalej. Pieska, psiura raczej, nie wiem, pieska, dobra. Sobie na to. Dobra. Wciąż nie mogę uwierzyć, że nie pomyślałem o zakładaniu. Nie bój się, nie zdradzę twojego sekretu. To w sumie tylko taki gargantuiczny szczegół. Każdemu mogło się zdarzyć.
teraz czym idzie? Gadać nie muszę iść gadać, czy tam jeszcze gadać? Mogę jeszcze gadać, czy nie muszę? Witaj, madam. Witam, panie McPherson. A, czy coś. Mogę panią coś zapytać? Pewnie. Wie pani coś o tym miejscu? Niezbyt. Nigdy tam nie byłam. No nic. Dziękuję za pomoc. Jak idzie śledztwo? Postępuje. Szkoda tylko, że powoli. Przynajmniej jest jakiś postęp. Jeszcze raz. Dziękuję. Do zobaczenia. Dobra. Posłuchaj, ja gadam jeszcze z nią, dobra? Już wszystko się nagrywa. Pali się nie. Dobra, spali się, super. No dawaj. A, biegnij, biegnij. Biegnij, biegnij, Gustawie, bo cię tyle zajmuje Gustawem, Jezus. Jakbyś musiał coś mówić. Most nie, mieszkania Kelmana. Gdzie teraz mam iść? Nie wiem, par. Nie wiem, policji, nabrzeże. Znasz pan dzielnicę? Tego kruka? Nie wiem. Już chyba nic, nie? Nie, tu chyba nie, to było to, są te teksty, dobrze. Dobra, to nie chyba. Na komisariat? Nie. Czegoś nie musisz sam zrobić, kurde. Może już byłam. Pani Kermana. Nie, na komendę. Nie. Komendę znowu. A! Na komendę, nie po co. Chyba nie, nie? Dziękuję niezmiernie. Mam wszystko, czego mi potrzeba, żeby kontynuować. Mogę coś jeszcze dla pana zrobić? Nie. Dziękuję. W tym momencie to wszystko. A? Dziwne. Nikogo tu nie ma. Dziwne. Nikogo tu nie ma. Tak, nie ma co sam zrobić. Morda. No, on się zgubił. Co ja mam jeszcze zrobić? No, nie. Nie. Luna? Luna chyba już co? Po co nie ma? Nie powinienem mu przeszkadzać. To nie ma. To co jest dalej? Gdzie jest to? O. O, jest. Kurde, zgubiłam się jak cholera. Nie wiem, co to. O Jezus. O, w mordę parku. Witam ponownie. Witam, panie McPherson. Mogłaby mi pani w czymś pomóc? Naturalnie. Chciałbym, aby przyjrzała się pani temu zdjęciu. Pamięta pani, co wydarzyło się tamtego dnia? Tak, pamiętam. Jak mogłabym zapomnieć? To ja znalazłam Katarinę. Inspektor Skalnicz zadał mi kilka pytań. Czy wtedy wydarzyło się coś niezwykłego, coś, co wydawało się pani osobliwe? A może jest coś, co tylko pani wie o tym miejscu? Widziałam jedną rzecz, która była dość niezwykła. Inspektor Skalnicz wrzucił coś do kanałów. Widziała pani, co to było? Nie. Odwrócił się plecami i coś upuścił. Widziałam, jak spada pomiędzy jego stopami. Na pewno było błyszczące, bo przyciągnęło moją uwagę. Dziękuję bardzo za pomoc. Nie ma za co. Aha, że na gotach chodzi, dobra. Naprowadziła nas na trop. No co? Rozdział drugi jeszcze? Umrzała? Jak to drugi rozdział? Aha, rozdział drugi, super, teraz.
Apolina, honorowy zastępca, zamowisko. Też nie ma nic tu. O Jezus, ale słupik, honorowy zastępca. Zamowisko to nie, to chyba czwarty raczej. O Jezus, już ten troszkę będzie. Pod przykrywką. Jak komuś nie zależy na tym, żeby odpowiednio zbadać sprawę morderstwa, to pół biedy, ale wyrzucanie dowodów to całkiem inna sprawa. Wygląda to, że za każdym razem, gdy gdzieś pojawia się nazwisko Skalnicza, coraz bardziej od niego zratuje. Cąknuje. No, zacznuje. Jak cholera knuje. Dobra, to ci mi dostałam. No bez spadnicę, tak? Ja gdzie to było? Zmaćmy tu. Mowisko. Teraz spadnicę, tu gdzieś coś. Uhuhu. Muzyczka się można włączyła. Z gadką z Mileczką. Z Mileną jakąś, dobra, jest z Mileną. Ale dobra, już. No, schodzimy. Aktywności. O Jezus. Co tam jest? O. Cztery wążki. Dalej, co jeszcze? Jaka muza.